Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Ja jestem artysta-pisarz, a to jest pierwszy odcinek, w którym ujawniam swoją twarz. Pyszna herbatka. Dobrze, jesteśmy już po intrze, więc przejdę może do konkretów. Po pierwsze, mam nadzieję, że dźwięk się dobrze nagra, ponieważ niestety z braku środków nagrywam z mojego telefonu komórkowego. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że oświetlenie nie jest jakieś takie zbyt jaskrawe i w ogóle, że wszystko jest ładnie i że mnie dobrze widać na tle tego okna. Drugie pytanie, gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się, moi drodzy, w moim najbardziej ulubionym pomieszczeniu na świecie i nie, pomieszczenie to nie znajduje się w moim domu, a w domu, który znajduje się na ulicy, na której mieszkam tak naprawdę i w domu, w którym mieszkałem przez wiele, wiele lat, ale już tu nie mieszkam. Tak zwanym wielkim domu, to oczywiście dlaczego, to kiedyś wyjaśnię, to będzie, mam nadzieję, że będzie mnóstwo materiałów na temat wielkiego domu, jeżeli będę chciał robić coś takiego, tylko że w wersji utopijnej to jest wszystko do wyjaśnienia. Natomiast to pomieszczenie nazywam herbaciarnią, z tegoż właśnie powodu, że moja kochana babcia, która funduje nam dzisiejszą herbatę, uwielbia parzyć tutaj herbatę. Za dużo herbaty w jednym zdaniu. No i jako, że to są obłąkane herbatki, oczywiście to jest odniesienie do powieści, jak on się nazywał, Lewisa Karola pod tytułem Alicja w Krainie Czarów, ale to nie wchodzimy w szczegóły. No i doszedłem do wniosku, że w każdym odcinku powinienem pić inną herbatkę. Dzisiaj jest to herbatka zwykła Lipton Yellow Label Tea, klasyczna taka, ale myślę, że w następnych odcinkach już pójdziemy w coś bardziej ekstraordynaryjnego, to znaczy, słuchajcie, byłem dzisiaj, tak, tytułem wstępu jeszcze w Radomiu i znalazłem świetny sklep z herbatami. I mam nadzieję, że ten sklep będzie nam w przyszłości zapewniał prowiant. No dobrze, ale przechodząc do konkretów, to tematem dnia dzisiejszego i tego naszego spotkania tutaj jest spór o uniwersalizm. To bardzo ciekawe zagadnienie z początków tak naprawdę filozofii średniowiecznej. Zacznijmy może od początku. Otóż w filozofii średniowiecznej mieliśmy tak naprawdę dwa podstawowe typy filozofów. Byli to najpierw metafizycy. Metafizycy wywodzili się bezpośrednio od nauk Arystotelesa, znaczy nie bezpośrednio od jego treści, że tak powiem w przekładzie, ale to się później wytłumaczy, ale od jego, to byli jego spadkobiercy, powiedzmy. No i oni mieli w swoich tezach takie jedno proste założenie, które brzmiało, że słuchajcie, przedmiotom, znaczy pojęciom odpowiadają przedmioty rzeczywiste. I teraz z tych właśnie metafizyków wywodzili się dialektycy. Dialektycy brali to pojęcie za podstawę tak naprawdę świata, że z pojęć, a więc pojęć czysto filozoficznych, wywodzą się przedmioty materialne, takie jak chociażby cukiernica. Nie, to trochę bezpośrednio mówię, ale różne, powiedzmy, kategorie przedmiotów materialnych i tak dalej. I jeszcze zanim przejdziemy dalej, to nadmienię tylko, że dzisiaj, konkretnie dzisiaj, nie, to nie jest tak, że cały czas się z tego przykłuję, ale przede wszystkim dzisiaj moim źródłem informacji jest historia filozofii profesora Władysława Tatarkiewicza. Mam ją w wydaniu z 1986 roku, bodajże tutaj właśnie egzemplarz i to właśnie, to jest naszym dzisiejszym źródłem informacji. To znaczy jest bardzo wiele źródeł na temat sporu uniwersalia i każdy mówi co innego. I tak naprawdę ja chciałem wyciągnąć dla Was to, co jest w Tatarkiewiczu najważniejsze i to, co tutaj można od niego wyciągnąć w takim sporym skrócie oczywiście, to nie będziemy tutaj wszystkiego opisywać. Żeby się za bardzo nie zagłębiać, przejdziemy teraz może do kwestii poprzedników starożytnych sporu, ponieważ spór nie narodził się w starożytności. Tak jak wszystko, co tak naprawdę w filozofii starożytnej było obecne, wywodził się on z filozofii starożytnej, czyli z tych kategorii platońskich, arystotelejskich, z tych późniejszych, czy nawet z tych wcześniejszych z okresu preplatońskiego czy presokratyjskiego. I właśnie tak samo ten spór, tylko że w filozofii starożytnej nie był to spór, ponieważ tak naprawdę filozofowie, już uczniowie Platona i Arystotelesa, którzy się pogodzili, to była tak zwana filozoficzna szkoła platońsko-arystotelejska. oni mieli takie jakby założenie, które było sumą tak naprawdę obu postaw, które spierały się w tym sporze. Tylko że oni nie uważali tego za paradoks, ponieważ oni mieli zupełnie inną mentalność niż ludzie średniowieczni, ponieważ oni byli Grekami, a ludzie średniowieczni, wiadomo, bardziej w Europie, tam Niemcy przede wszystkim, Francja, no później Anglia, ale Anglii tutaj jeszcze nie będziemy zaczepiać. No i muszę przestać mówić no i. Właśnie tenże zagadnienie właśnie realnego istnienia odpowiedników pojęć zostało poruszone przez Porfiriusza w tak zwanej Izagodze. Ja zaraz wytłumaczę, o co chodzi, ponieważ w średniowieczu nie znano oryginałów Platona i Arystotelesa. Oni kompletnie nie mieli pojęcia, jak tak naprawdę wyglądała oryginalna nauka Platona i Arystotelesa. Oni nie czytali ich w oryginale, ponieważ języka greckiego tak dobrze nie znali. No, oczywiście ja tutaj generalizuję, byli światli ludzie, którzy na pewno czytali te greckie oryginały, ale ich było bardzo niewiele. I właśnie stąd wzięły się różne pospolite błędy, ponieważ jeszcze w starożytności ludzie tacy jak Porfiriusz zajęli się przekładem nauk Platona i Arystotelesa, tylko że oni ich nie nazywamy tak naprawdę tłumaczami, a komentatorami, ponieważ oni nawarstwiali mnóstwo komentarzy do tekstów niepotrzebnych swoich własnych wymysłów i komentarze te próbowali właśnie jakoś podać za nauki tych oryginalnych mistrzów. I tak było z Porfiriuszem, który napisał Isagogę. Wprawdzie tego nie podpisywał, jeżeli to Arystoteles to napisał, ale on to nazywał, to jest... Isagoga znaczy dosłownie ze greckiego wstęp do kategorii Arystotelesa. Kategorie te to były właśnie różne rodzaje tego, jak pojęcia mogą odpowiadać rzeczywistości. No i w Isagodze Porfiriusz pisze, tutaj dosłowny cytat wyciągnę z tej książki, ponieważ on tu zapisany. Co się tyczy rodzajów i gatunków, to chcę rozważyć. 1. Czy istnieją w przyrodzie, czy też tylko w umysłach jako myśli. Jeśli istnieją w przyrodzie, to czy są cielesne, czy bezcielesne. I 3. Tutaj było 2 przy jeśli istnieją w przyrodzie. I 3. Czy istnieją oddzielnie od rzeczy zmysłowych, czy też raczej w nich. Tylko że Porfiriusz zadał to pytanie, a nie udzielił na nie żadnej odpowiedzi. I tu pojawił się problem, ponieważ starożytni zauważyli, znaczy nie starożytni, średniowieczni zauważyli to pytanie, zauważyli jego wagę, ponieważ to jest naprawdę ważne pytanie w historii filozofii. Ale no, Porfiriusz nie podawał odpowiedzi, więc oni się zaczęli zastanawiać, jaka jest prawidłowa odpowiedź na to pytanie. A że Porfiriusza również nie znali w oryginale, tylko z późniejszych łacińskich już przekładów Boecjusza, a Boecjusz też tam swoje dodawał, on znał się na historii i filozofii, ale on przejął bardzo dużo od stoików, tam znamy stoików, to jest późniejsza już ostatnia era filozofii tak naprawdę starożytnej. Stoicy głosili różne poglądy, tam Epikurejczycy również byli i on od nich wyciągnął, on zamienił tutaj to pytanie, czy rzeczy są w umysłach, na słowo, ponieważ on był takim, można powiedzieć, jednym z pierwszych filozofów logiki. I w ten właśnie sposób powstali nominaliści. Nominaliści, którzy zakładali, że przedmiotom rzeczywistym odpowiadają, znaczy pojęciom odpowiadają tylko twory słowne. I właśnie dlatego powstał ten spór. Ale pójdźmy od początku. Pierwotnie, aż do mniej więcej IX wieku, panował tylko ten realizm, który zakładał, że przedmioty, znaczy pojęcia mają realne, istniejące przedmioty. To zakładał m.in. święty Anzelm z Canterbury, czy właśnie święty Augustyn z Hippony. Oni właśnie takie mieli założenia, natomiast już późniejszy myślicie, święty Tomasz z Akwinu. Z kolei ja zawsze mówię z Akwinu, ponieważ jest wielu świętych Tomaszów i też niektórzy byli filozofami, na przykład święty Tomasz Morus. Więc tutaj i Tomasz z Akwinu, i Tomasz Morus, i jak powiem święty Tomasz, to nie wiadomo, o którego chodzi. Więc ja zawsze mówię święty Tomasz z Akwinu. Święty Tomasz z Akwinu był zwolennikiem bardziej umiarkowanego, takiego bardziej idącego w stronę Arystotelesa. Założenia, że one istnieją realnie, ale odnoszą się tylko do rzeczy ogólnych, nie do rzeczy jednostkowych. A więc nie do... Nie wiem, taki przykład podaję prosty, banalny, ponieważ to nie do końca tak działa, ale tak, żeby wszyscy zrozumieli, że nie odnoszą się do tej konkretnej filiżanki herbaty, ale do herbaty jako ogółu, jako tworu ludzkiego. Zresztą czy ludzkiego to się można sprzeczać z legendami chińskimi. To było tyle, jeżeli chodzi o... o pierwszą tą fazę sporu, pierwszą, powiedzmy, całą genezę sporu, i teraz przejdziemy już do wyjawienia się nominalistów. Dobrze, no więc witamy po krótkim cięciu. Ja oczywiście potrzebuję przerwy, żeby odetchnąć trochę co jakiś czas. Mam nadzieję, że to jest jedna przerwa w tym odcinku, ale no, niczego nie obiecuję, może jeszcze przed zakończeniem będzie przerwa. Dobrze, więc teraz przejdziemy może już do stricte do nominalistów. Jak już mówiłem wcześniej, realiści to była dominująca siła na początku średniowiecza. To była u nich, przepraszam, naturalna, normalna postawa, że oni uważali, że każdemu pojęciu odpowiada rzecz realna, czy to w myśl Platona, czy Arystotelesa, czy w myśl syntezy tych obu. Tutaj mam na przykład taki cytat łaciński, który doskonale wyraża właśnie myśl tej epoki. Et animem intellectus essentarium disuor, non optifex, judex non industriator. W myśl właśnie tego cytatu oni uważali umysł nie za twórcę systemów filozoficznych, ale za jakby biernego odbiorcę tego, czym jest świat. I właśnie w ten sposób uznawali, że skoro takie było założenie, no to naturalnym wnioskiem jest, że rzeczywistość jest zgodna z założeniem, że pojęcia mają odpowiedniki realistyczne. I co ciekawe, nominalizm jakby nie wybuchnął nagle. To nie jest tak, że on nagle znikąd się pojawił, ktoś zaczął krzyczeć: źle mówicie, to jest nieprawda, my mamy dobrą myśl, dobre rozumienie i mamy zupełnie inny system filozoficzny. Nie, tak zupełnie nie było, ponieważ nominalizm wywodzi się z realizmu. Pewien po prostu myśliciel, w zasadzie tak naprawdę nie wiemy już, kto to był, ponieważ to było w początku IX wieku i już wtedy byli nominaliści, już wtedy są znani nominaliści z tego okresu, a nie ma jakiegoś takiego początkowego tego nominalisty, tylko są już znani ludzie, którzy głosili te poglądy. I tak na przykład do takich ludzi zaliczamy Remigiusza z Auxerre, czy... przede wszystkim Remigiusza z Auxerre, który nauczał w czasach Jana Szkota Eriugeny, który był wybitnym myślicielem realistycznym. I głosili oni w myśl Arystotelesa, ponieważ Arystoteles stwierdził, że istnieją wyłącznie rzeczy realne. Tylko że oni to znowu źle zrozumieli, ponieważ znowu był to isagogi Porfiriusza w przekładzie Boecjusza i to było tak poplątane, że oni zrozumieli tę myśl tak, że tylko fizyczne przedmioty istnieją. A to wcale nieprawda, nie o to chodziło Arystotelesowi. No ale oni wyciągnęli taki wniosek i uważali, że wszystko, co nie jest realne, jest tylko słowami napisanymi na papierze albo po prostu wypowiadanymi przez nasze usta. I tak nie ma czegoś takiego jak barwa. Są tylko rzeczy, które mają barwę, na przykład to jest czerwone, czy herbata jest no taka brązowo-złota, jak w wielkim domu. Absolutnie wyśmienita i niepowtarzalna. Nigdzie indziej nie ma tak dobrej herbaty. Ale wracając. Nominaliści powoli jakby odłączali się od realistów i oni jakby tak odbiegali, nikt tego specjalnie nie zauważał, że oni głoszą trochę inne poglądy. Później był jeszcze chociażby Heryk z Auxerre, który żył w latach 841 czy 800 do 876 i on już bardziej właśnie na to ciskał, on był uczniem Jana Szkota Eriugeny i on jakby mocniej to wyrażał, ale też jego działalność nie została jakoś w specjalny sposób potępiona. No i tak było przez wiek X, natomiast dopiero w XI wieku ten spór naprawdę wybuchł. To było przede wszystkim za działalności, słuchajcie, Roscelina. Roscelin był heretykiem, który żył w latach 1050–1120. I on głosił, że wszystkie pojęcia są tylko tworami słownymi, że istnieje tylko to, co jest realne. Tylko że my nie znamy jego, jakby jego tez i teorii z jego własnych pism, ponieważ te pisma nie zachowały się, z wyjątkiem jednego listu, nie zachowały się do czasów dzisiejszych. Znamy to tylko z polemik przeciw niemu, więc nie możemy być stuprocentowo pewni, czy naprawdę on był aż tak skrajnym heretykiem. Ale wedle właśnie tych polemik, między innymi to, co on zakładał, to był tryteizm. On był twórcą tryteizmu i uważał, że skoro są trzy osoby boskie, no to są trzej bogowie, bo nie może być inaczej. Realnie rzecz ujmując, skoro są trzy osoby boskie, to są trzej bogowie. On brał wszystkie tajemnice wiary, których nie możemy zrozumieć rozumem, co do tego jesteśmy wszyscy zgodni. Nawet jeżeli jesteśmy ateistami, to ateiści muszą się zgodzić z tym, że wedle doktryny Kościoła jest tak, że się nie da. A według mnie to jest w ogóle się nie da, bo to nie istnieje, ale to jest nieistotne, bo nas ateiści w ogóle nie obchodzą jakby. Więc on tu popełnił straszną herezję i przez to został potępiony na Soborze w Soissons w 1092 roku. I od tej pory nominaliści byli już oficjalnie uznawani przez Kościół za heretyków i wszyscy się z nimi spierali i wszyscy na nich krzyczeli, że są słabi, źli i niedobrzy. I taką jedną z takich osób był na przykład William z Champignon, który był uczniem Roscelina, ale on pozostał wierny realizmowi, jakby nawrócił się, powiedzmy, na tą prawidłową naukę Kościoła i zaczął Roscelina strasznie tępić. Tylko że on miał też z kolei niesamowicie ekstremistyczne założenia, że tak naprawdę wszyscy przedstawiciele danego gatunku, przepraszam, są tacy sami, że mają taką samą istotę i takie same cechy i w ogóle, że każdy człowiek jest na przykład identyczny, ponieważ jest pojęcie człowiek i to pojęcie ma przedmioty realistyczne, którymi są ludzie i ci ludzie wszyscy są tacy sami. No jak wiadomo, rzeczywistość trochę zreflektowała jego pojęcia, bo nie jest tak, że ja jestem identyczny do was czy wy do mnie, ponieważ wszyscy jesteśmy różni zupełnie od siebie. I dlatego on powoli zaczął wycofywać te swoje poglądy, a zaczął je wycofywać, słuchajcie, pod naciskiem Piotra Abelarda. Piotr Abelard jest zdecydowanie moją ulubioną postacią tej historii sporu o uniwersalia, który... No to jest właśnie taki jaskrawy przykład tego, że potrafi przyjść jeden człowiek, zmienić wszystko i zrobić tak, żeby było po jego myśli i żeby wszystko się skończyło tak, jak on chce. Ale Piotra Abelarda odłóżmy sobie na później, bo ja póki co chcę wytłumaczyć jeszcze, jak to było z tym sporem. Więc przez XI wiek oni się bardzo zażarcie kłócili, natomiast już w XII wieku, między innymi w czasach działania Piotra Abelarda, wszyscy już nagle jakby dążyli do pogodzenia się. To znaczy były oczywiście różne spory i tak dalej, ale wszyscy już próbowali pogodzić się na gruncie Arystotelesa, ponieważ tak naprawdę Platon był tym skrajnym realistą, stoicy z kolei byli skrajnymi nominalistami, to znaczy można powiedzieć pranominalistami, bo nie można określić nominalistami stricte, ponieważ oni nawet nie znali filozofii logiki w tym rozumieniu, co my znamy. I Arystoteles jakby godził cechy ich obu swoim realizmem umiarkowanym, za którym opowiadał się, no właśnie, chociażby święty Tomasz z Akwinu, jak już mówiłem. Więc w XII wieku wszyscy już powoli dążyli do pogodzenia się. No, były oczywiście różne spory, to nie jest tak, że tych sporów nagle spory zaniknęły, ale już było to jakby dużo spokojniej. Zajrzę tylko jeszcze do książki, czy czegoś nie pominąłem. Nie, wydaje mi się, że to jest wszystko, jeżeli chodzi o właśnie te dwa najważniejsze etapy sporu, czyli sam początek sporu, wyłonienie się nominalistów i dopiero później już tą wojnę. A teraz przejdziemy do Piotra Abelarda, ale to poprzednio. I wracamy po przerwie, przepraszam bardzo za ciągłą przerwę, ale tutaj też ludzie się kręcą, wiadomo, to nie jest dom, w którym, nie wiem, mieszka tylko moja babcia, ale tu jest, no trochę ludzi mieszka i ludzie się kręcą i załatwiają swoje sprawy, a mam nadzieję, że teraz będziemy mieli trochę wolnego czasu, żeby skończyć. O, jeszcze 5 minut, nie będę długo mówił o Abelardzie, chociaż o Abelardzie można gadać całe godziny, słuchajcie. Piotr Abelard, urodzony w 1079, a zmarły w 1142, jest postacią zdecydowanie wielką. On przede wszystkim dużo nauczał, swoje życie miał naprawdę przebogate, miał różne przygody romantyczne, ale jeździł po całym współczesnym świecie, przede wszystkim w Francji, był w Paryżu, gdzie on jeszcze był, w Lyonie, w Laon, wszędzie był, wszędzie nauczał i głosił bardzo, bardzo właśnie ciekawe, takie arystotelejskie, bardzo myśl Arystotelesa, choć on też Arystotelesa w oryginale nie znał, bardzo arystotelejskie rozwiązania spraw głosił, ale o tym też później jeszcze trochę, najpierw o jego życiu. Otóż taka jedna z historii dotyczących jednego życia, to mogę wam opowiedzieć o romansie z Heloizą, którą kochał nad życie, którą wielbił, z którą romansował, chociaż nie mógł się jej podjąć, bo był zakonnikiem, powiedzmy. Chociaż i tak był 2 razy potępiony na synodzie w Soissons, tylko że nie tym, na którym był potępiony Roscelin, tylko jakieś, słuchajcie, 29 lat później, w 1121 roku. I jeszcze później był potępiony już pod koniec swojego życia na Syborze, na synodzie oczywiście, w Sens. Ale te potępienia nie miały dla niego żadnego znaczenia, ponieważ on nie trzymał się zbytnio kościoła, nawet pomimo tego, że był... O tak, ktoś coś trzaska. Pomimo tego, że był zakonnikiem. I właśnie romansował z tą Heloizą, no i jej bracia, żeby go od niego uwolnić, jeżeli dobrze pamiętam, ją od niego uwolnić, żeby dobrze, jeżeli właśnie dobrze pamiętam, bo to było akurat na historii się o tym uczyliśmy, zamknęli ją w wieży, a jego samego ganiali po całej Francji. On tam później został pustelnikiem, siedział na pustelni przez wiele lat, żeby jej przebaczyć. Zresztą zachowały się piękne listy miłosne Piotra Abelarda do Heloizy, które można czytać, są naprawdę świetne ponoć, bo osobiście niestety nie miałem okazji przeczytać, ale są piękne, jeżeli ktoś właśnie szuka jakichś takich miłostek bardziej, nawet średniowiecznych. Więc średniowiecze to nie tylko wielkie dzieła filozoficzne, ale również listy miłosne, można by nawet sobie ułożyć jakąś powieść taką listowną. I to jest w sumie ciekawy pomysł. Wyjdzie to w jakimś zbiorze. Pewnie ktoś już z tego skorzystał. Nie wiem, nie orientuję się. Ale Piotr Abelard pozostawił po sobie naprawdę wiele różnych innych pism. Na przykład, słuchajcie, Cito te Ipsum, które zawiera całą etykę Abelarda. O etyce też mam bardzo ciekawą myśl w etyce. Ale to opowiem później. No i też, słuchajcie, jest... Piotr Abelard pozostawił po sobie jedną z pierwszych autobiografii w historii, a nosi on tytuł Historia Calamitum. Jest to autobiografia, jedyna zachowana do dziś biografia, autobiografia uczonego ze średniowiecza, więc warto się temu przyjrzeć. I bardzo wiele też ksiąg na temat dialektyki, na przykład Glosse in Proprium czy Glosse Super Proprium. Ale ta druga księga właśnie została znaleziona dopiero po wiekach całych, więc to się musieli ludzie naszukać. No i to tyle na temat jego życia. On po latach, jeszcze pod koniec powiem, że po tym swoim okresie pustelniczym i tak wrócił do działania, i tak wrócił do filozofowania, ale przede wszystkim dużo zadziałał w XII wieku w sporze o uniwersalia, ponieważ on tak naprawdę krytykował i Roscelina, on był uczniem Roscelina, tylko że uczniem, który szybko odstąpił od swojego mistrza i zdecydował, co ten mistrz plecie, przecież to zupełnie nie jest prawda, to nie może być tak, że wszystko jest tylko wytworami człowieka i głosami, ponieważ zapomniałem wspomnieć, że Roscelin był twórcą teorii głosów, że wszystko, co nie jest realne, jest tylko głosem człowieka. To jest tak zwana, niech ja sobie przejrzę, sententia vocum. Sententia vocum to jest właśnie teoria głosów, jeżeli ktoś się interesuje, to można sobie wyszukać w Google i poczytać o tym, co to właściwie było. A Piotr Abelard no, miał bardzo wiele myśli w teologii chociażby. On nie był nominalistą później i nie zakładał trinitaryzmu, ale też nie był do końca zgodny z tym, że są tajemnice wiary, których umysł nie może rozwiązać. On uważał, że wiara może się obejść, znaczy rozum może obejść się bez wiary, ale wiara bez rozumu nie. I uważał, że wszystkie tajemnice wiary tak naprawdę można rozwiązać. I tak było chociażby z tajemnicą Trójcy Świętej, którą rozwiązał w ten sposób, że są to po prostu 3 czynniki Boga, który stwarza świat, ponieważ nie może stworzyć niczego innego niż dobro i ma w sobie taką potrzebę kochania. Tak więc, jak powiedział jego antagonista, jego przeciwnik Bernard Sclervaux, nihil vidit in enigme dla niego, czyli nic nie było dla niego w tajemnicy. Więc on tak jakby trochę odłamywał się od tych dialektyków i metafizyków, ale jednak można go włączyć w dialektyzm, pomimo tego, że rozwiązał spór w trochę jakby inny sposób niż wszyscy, no i w tym samym dyskutując i z nominalistami, i z racjonalistami, doprowadził do pewnego konsensusu, który był później uznany przez wszystkich za właśnie takie dobre rozwiązanie w myśl Arystotelesa. A natomiast jeszcze miałem powiedzieć coś na temat jego etyki. On w etyce przyjmował jedną zasadę. Opus bonum ex bona procedat i intellatione. Co oznacza, słuchajcie, że intencje i przekonanie decydują o wartości działania. Więc tutaj tak naprawdę nie należy patrzeć na konsekwencje, a na intencje. Taka trochę myśl, powiedzmy, dzisiaj niespecjalnie wpisuje się w kanony etyki, etyki współczesnej, ale etyka współczesna jest w ogóle dziwna. Na zdrowie. Wyśmienita herbata, pomimo tego, że już chłodna od tego gadania mojego. No i na koniec pogląd na uniwersalia. I tutaj to już jest rozstrzygnięcie poglądu na uniwersalia w kontekście średniowiecznym, dlatego pozwolę sobie dosłownie zacytować profesora Tatarkiewicza i to całkiem spory ustęp, ponieważ on to najlepiej opisał. Dobrze, gdzie to mam? Słuchajcie, pozwolę sobie znaleźć. Wówczas znalazł takie rozwiązanie. Uniwersalia nie są głosami, lecz wyrazami. Nie vox, lecz serum. To znaczy należą do mowy, ale nie jako zwykłe dźwięki, lecz jako dźwięki posiadające znaczenie. Czyli ogólnym w dzisiejszej terminologii jest nie sam znak fizyczny, ani desygnat, lecz znaczenie znaku. I to pośredniczące stanowisko Abelarda bywa niekiedy w odróżnieniu od nominalizmu nazywane sermonizmem. I właśnie sermonizm był tym, co wszyscy w końcu uznali za rozwiązanie. Nawet po jakimś czasie, bo Kościół, wiadomo, cały czas, no, Kościół musiał trzymać się realizmu. To nie jest tak, że Kościół jak już raz coś potępia, to później może to odtępić, tylko Kościół cały czas musiał się trzymać realizmu i krytykował Abelarda, ale dostrzegano też, niektórzy myśliciele kościelni dostrzegali w jego zasadach słuszność. No i później, już w późniejszym okresie święty Tomasz z Akwinu jakby przetłumaczył język zakonnika Piotra Abelarda na język kościoła, taki stricte dogmatyczny, i to właśnie nazywamy pojęciem tomaszowskim. To właśnie było rozwiązanie sporu uniwersalia tak naprawdę, które zresztą rozwiązanie to było jakby uzupełnione przez psychologię u Abelarda, ponieważ Abelard twierdził, że słuchajcie, pojęcia ogólne nie są wrodzone, ale są jakby konsekwencją logiczną naszych myśli i że rozum na drodze abstrakcji z odczuć i z wyobraźni wydobywa te właśnie pojęcia i to wcale nie ubliża im jakiejś realności. Więc tak, żeby wszystko uprościć, ja powiem, że Piotr Abelard uważał po prostu, że pojęcia leżą w pojęciach. I to jest rozwiązanie na to pytanie tak naprawdę, więc takie trochę, no jakby najprostsze zdania okazało się jednak trafnym rozwiązaniem i wszystkim po jakimś czasie wprawdzie przypadło do gustu. Oczywiście później były również inne osoby, które twierdziły co innego, na przykład Ockham, który miał późną postawę nominalizmu, czy ludzie, którzy tworzyli tak zwany indefendentyzm, tak? Przepraszam, nie potrafię tego wymówić. Indyferentyzm, przepraszam, trudne słowo, która wywodziła się też z Juliana z Champignon, ale zawierała inne twierdzenia o tym, w zasadzie to było tam oparte na teorii gatunków i jednostek i relacjach między nimi. Była też teoria zbioru czy konformizm reprezentowany przez Gilberta de la Porée. Ale to jest wszystko jakby mniej istotne, ponieważ to już nie jest tak główna faza sporu uniwersalne, to są jakby poboczne takie rozwiązania, że spór jest już rozwiązany, a oni się tam jeszcze kłócą i w zasadzie nie wiadomo o co chodzi. Więc tutaj już podsumowując, dążąc do samego końca, chciałbym tylko powiedzieć, że spór o uniwersalia, no to jest, już znam tę książkę, nie będzie potrzebna, jeden z najjaśniejszych takich bardzo, powiedzmy, filmowych przykładów tego, że filozofowie potrafią się nieźle i zażarcie kłócić. I to jest naprawdę coś, o czym można by zrobić film, a nawet serial. Tam filozofowie się kłócą, drą się do siebie na sejmikach, na sądach, na zaborach. I to jest takie pokazanie filozofii od tej strony, którą wszyscy od niej oczekują, że filozofowie się po prostu zaczynają i kłócą, chociaż tak naprawdę w rzeczywistości tak nie jest i spór uniwersalny jest tak naprawdę jednym z niewielu przykładów tego typu kłótni w średniowieczu. Tak naprawdę były dwie szkoły, które się uzupełniały, była to scholastyka i szkoła mistyczna, i one, pomimo tego, że były mniejsze spory, to jakoś tak razem parły do przodu i spór uniwersalia, który rozbił scholastykę, ponieważ to wszystkie osoby niemalże wymienione przeze mnie to byli scholastycy, tak mistycyzm pozostawił tak naprawdę nietknięty, ponieważ dla mistycyzmu nie miało to żadnego znaczenia, ponieważ mistycyzm opierał się głównie przede wszystkim na Bogu i na poznaniu Boga, a w poznaniu Boga nie mają znaczenia przedmioty realne, przynajmniej w ujęciu średniowiecznym. Więc to jest taki jaskrawy przykład tego, że filozofia potrafi być brutalna, że filozofowie potrafią się kłócić, wprawdzie nie ma tu żadnych krwawych mordów, ale jest postać Piotra Abelarda, który krwawe mordy uzupełnia pięknymi romansami z różnymi kobietami, pomimo tego, że był zakonnikiem, jeżdżeniem po całej Francji. W ogóle o Piotrze Abelardzie to powinien być serial zrobiony albo jakiś film. Może kiedyś zrobię o nim coś szerszego, bo tutaj tylko bardzo ogólnie go omówiłem. No i co, no to jest tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobała taka forma takiego mojego monologu. Już powoli słońce nie zachodzi, ale jest zachmurzone strasznie, więc ja nie widzę może, gdzie ono jest. Dzień się ma ku końcowi, ja jestem strasznie zmęczony, bo dzisiaj miałem tyle spraw na głowie, że Ktoś powiedział, że odebrałem m.in. nagrodę od prezydenta miasta Radomia. Dostałem piękny album pod tytułem Radom, spacer sentymentalny, ale to o tym też może kiedy indziej opowiem przy innej okazji. No i cóż, tu żegnamy się. No, jeżeli macie ochotę, to napiszcie w komentarzach, czy Wam się podoba, czy może być, czy nie może być. Widzimy się niedługo w innych kolejnych różnych moich materiałach. I teraz będę mógł Wam pokazać to, co zawsze robię podczas nagrywania, a czego Wy nie widzicie, ponieważ nie widzicie mojej twarzy. Otóż zawsze, kiedy mówię moje końcowe słowa, składam dłoni w taki gest. To jest gest, prosty gest błogosławieństwa w kościele, więc co będę dużo mówił. Pokój nad Izraelem!